Dzień dobry, witam wszystkich 2 maja 2018 roku. Chciałem Wam pokazać mój najnowszy nabytek, moją perełkę w dotychczasowej kolekcji. Udało mi się kupić i znaleźć ogłoszenie. I udało mi się kupić Gunerę Manikatę, oryginalną. Czyli tą największą bylinę świata, której liście, łodygi liściowe z liśćmi potrafią osiągnąć 3,5 metra wysokości. Lubi podłoże bardzo żyzne, stanowisko osłonięte od wiatru ze względu na wielkie liście, które będą nam tańcowały na wietrze, mogą zostać też połamane, poniszczone. I to jest właśnie sadzonka tej wielkości. To jest sadzonka w donicy 50-litrowej. Została tylko tak przywieziona. Została wykopana z ziemi. Zaraz Wam pokażę, jak grube są łodygi liście. To jest jeszcze młody liść, nierozwinięty. Taką ma grubość prawie na 3 palce. Bardzo grube, kolczaste. Kolce są miękkie. Tutaj już widać rozwijający się chyba kwiat. To będzie prawdopodobnie kwiat. To będzie największa roślina w mojej kolekcji. Będzie rosła tutaj, w tym miejscu. Będzie miała po kilka metrów, no kilka to może nie, ale po 1,5 metra z każdej strony od jakiejkolwiek przeszkody. Jej liście tutaj stworzą normalnie cień. Będą ogromne. Te blaszki liściowe mogą dorastać do 2 metrów średnicy albo i większej w sprzyjających warunkach. Zaraz zabieram się za sadzenie. No, mam przygotowany obornik bydlęcy. Także zabieram się do pracy. Aha, dobra, jeszcze Wam przed wsadzeniem pokażę miejsce odcięcia od rośliny matecznej i korzenie. Tak wyglądają korzenie Gunery Manikaty. Bardzo grube. Widać, że zostały skrócone, obcięte. Grubość prawie palca wskazującego. A miejsce odcięcia. Gdzie to jest miejsce odcięcia? Muszę troszkę przekaturlać. No. O, i trzeba usunąć te korzonki, które są zdechłe, martwe. O, zaraz tą karpę troszkę wyczyszczę z tych martwych korzeni. Przeturlaj się, waży, kurczę, chyba z 15 albo 20 kilo. To jest miejsce odcięcia. Taka sadzoneczka, co nie? Ledwo co. Widać, że była cięta piłą. Bo innego sposobu chyba nie było na odseparowanie tej rośliny od rośliny matecznej. Żaby mi tutaj potwierdzają. Dobra, biorę się do sadzenia.
Sadam roślinkę, synku. A wiesz, ja bym chciał na spacer. Dobrze, to powiedz mamie. Tak na razie wygląda ta praca, ciężko. Ziemia jest sucha w tym miejscu. Trzeba będzie lać pod gunerkę dużo wody, gdzie lubiła wypić. Ze względu na tą masę liściową zieloną i pompowanie w te liście wody, będzie wypijała kilkadziesiąt litrów wody dziennie. Dobra, jak wykopię dołek, zaraz wrócę. No, trochę to zajmie. Trochę się namachałem. Już dołek mamy wykopany. Jak widzicie, to jest ponad metr głębokości. Ziemię miałem tutaj bardzo suchą, bardzo zbitą. Zależało mi na tym, żeby dokopać się do przepuszczalnego piasku. Dodatkowo, żeby zwiększyć przepustowość wody, wsypię trochę tego gruzu. Chodzi o to, żeby gunera nie zgniła zimą z nadmiaru wilgoci w ziemi, żeby ta woda jakoś sobie spłynęła, wsiąkła, żeby korzenie nie były non-stop namoczone podczas zimowego spoczynku. Natomiast latem trzeba będzie intensywnie gunerkę nawozić i podlewać. Dobra, zabieram się do wsypania teraz gruzu i przygotowania podłoża. Gruz wsypany, teraz zmieszam ziemię z wykopu z obornikiem granulowanym i posadzimy roślinkę.
Dobra, zrobimy przymiarkę. Chyba jeszcze trochę trzeba podsypać. Malutka. Malutka, ciężka. Korzenie świerku. Bierzemy drugi worek. Miarka. Chyba by było. Dobra. Idziemy zasypywać. Tak w ten sposób, troszkę na boczek. O, mogłoby być. Dobra. Obsypię jeszcze ziemią z wykopu. Jeszcze dodatkowo zmieszam odbornikiem. Dwa wiaderka obornika. Dwa woreczki. Tutaj będę musiał jeszcze troszkę trawy wyciąć, bo tutaj za mało dałem. To zaraz. Zasypujemy na gotowo. Tak na razie by to wyglądało. Górna rura wkopana, żeby podlać ją dość solidnie. Jeszcze stworzę wokół niej taki coś ala wał powodziowy, żeby taką miskę zrobić, żeby ta woda trochę dłużej postała i wsiąkła jak najbliżej korzeni roślin.
urwał, bo bateria mi padła, ale tak już wygląda posadzona, podlana Gunera Manicata. Zapraszam na następny filmik o Gunerze, już troszkę mam nadzieję, że podrośnie, że się przyjmie. Taki wał oto zrobiłem, taką miskę, nieckę, będę ją podlewał. Jak się już przyjmie, jak zacznie wypuszczać liść za liściem, to wyrównam to coś w ala, taką małą góreczkę, troszkę podsypię pod nią. Także nadmiar wody będzie spływał, ale będzie miała także wilgotno. Gunera Manicata, parzepin brazylijski u mnie w ogrodzie. Zapraszam do subskrypcji, łapki do góry. Dziękuję, na razie.